pierwsza partia klamotów. Ładowany jest wszędzie, gdzie się da. Jak widzicie. Także cały samochód, bagażniki i oczywiście cała przyczepa. To jest najśmieszniejsze. Wartość tych części jest dużo droższa niż samochód, który to ciągnie, więc to nic, lecimy. Robimy od nowa ramę pod auto, tak żeby było wygodniej naprawiać. Nowy materiał i spawamy. Rama pospawana. Widać, spawy są jakie są. Ale nic, człowiek się uczy, więc tak to wygląda. Udało się zrobić całą ramę pomocniczą, na której oparte jest auto. Jest również i wypoziomowane praktycznie co do milimetra. Także najważniejsze mamy. Tak to wygląda z tyłu. Zrobione zastrzały do newralgicznych miejsc, które jeszcze ocalały i są w miarę mocne. Tak na tą chwilę wygląda. Co się okazało dodatkowo? Auto było uderzone w dwóch miejscach. Oprócz tego, że jak widzicie, tutaj ta lewa strona jest mocno pokiereszowana, to jak ktoś ma prawne oko, to zauważy również, że podłużnica też nie trzyma swoich wymiarów. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest teraz równiuteńko rama względem karoserii, a nie jest to do końca równo, bo lewa podłużnica jest pokiereszowana. Tak jak widać, i tunel z lewej strony też jest łatany. To nie dość, że jest podłużnica niżej, to jeszcze dodatkowo w tym miejscu jest złamana, jak widać, zgięta. Więc nie trzyma swojego wymiaru, więc lewa strona będzie więcej z nią pracy. Dodatkowo auto też miało małą kolizję tutaj w ten bok, bo tutaj fartuch, jak widać, jest w tym miejscu przekoszony. Więc coś tu też musiało być. I jaki jest plan? Plan jest taki, że zaczniemy od progów. Później zaczniemy spawać podłogę i później przód i tył. Także taki jest plan. Wstępnie zaczynamy od progów. Także końcówki progów, które by były pracochłonne, mamy, a resztę będziemy dorabiać. Dzisiaj zabieramy się za składanie tego samochodu, żeby go później rozłożyć. Taki jest plan, bo trzeba wszystkie elementy poskładać, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć, jakie są szpary i wszystkie elementy poskładamy. Także taki jest plan. Rama jest zrobiona, także zabieramy się za składanie. Dodatkowo dotarły do mnie jeszcze takie elementy. Teraz wam pokażę. Dodatkowo dotarły jeszcze takie błotniki tylne od kolegi Bogdana, którego pozdrawiam, oraz kawałki podłogi i śruby, które będziemy używać do skręcania karoserii.
auto tylko tak delikatnie poskręcane po to, żeby można było popasować, popatrzeć sobie, jak to wszystko leży na elementach, które się kupiło. Nie po to, żeby pasować, tylko po to, żeby później można było wiedzieć, czy auto jest mocno krzywe, czy nie. Tak jak widzicie, tutaj, tutaj w ogóle nie jest popasowane, to tylko po to, żeby sprawdzić, jak auto wygląda. Na zamówisku udało się pozyskać takie piękne kształtowniki, jak widzicie, które będą służyły w sumie jako zastrzały do auta, że podczas gdy będziemy odwiercać elementy z podłogi i z progów, auto nie złamie się. Po prostu chodzi o to, żeby trzymało jakikolwiek wymiar. W pierwszej kolejności biorę się za odwiercanie tych podstaw do foteli. Niewiele lepiej. Pozbędziemy się tego hamulca ręcznego PRL-owskiego. Za dużego z malucha. Tniemy te śruby i wywalamy to. A tu trzeba będzie naprawić. Dobra, odwiercone dwie podstawy foteli. Gorąco dzisiaj, jak widać, jest tutaj ocynkowany próg wewnętrzny, a tutaj niewypiaskowane elementy, które były pod fotelem, wyszlifowane i wstępnie podklepane, jedna jak i druga strona. Widać. Tak samo drugi element. Wyszlifowany, podklepany. Będziemy prawdopodobnie dorabiać te elementy zgnite. Tak to na tą chwilę wygląda. Zabieramy się za naprawę dwóch podstaw fotela. Najpierw trzeba zrobić ładne szablony z tektury, którą techniczną, którą kupiłem w zwykłym papierniczym. Gruba, fajna tekturka. I teraz tak, plan jest taki, żeby najpierw wyciąć ten element tutaj na tą odległość. Robimy sobie szablony. Jak będzie szablon, to wtedy robimy sobie wszystko z metalu, czyli z blachy w sensie. Robimy szablon. Najlepiej uciąć go na gilotynie, będzie równiutko. Także no to co, tniemy sobie. Udało się zrobić szablon. W sumie to dwa razy go robiłem. Ale jest. Chyba nawet w miarę pasuje. Jak to wygląda? Cyk, cyk. Oczywiście 15 razy poprawka była, ale jest zrobione. Dobra, jedna blaszka gotowa. Teraz trzeba zrobić identyczną jeszcze jedną na drugą stronę. I tyle by było na dziś. Dobra, dwie sztuki gotowe. Bierzemy się za następne blaszki. Dwie identyczne. Taki był plan. I tak działamy.
Gotowe szablony trzeba wygiąć na giętarce. Kąty pomierzone, także wyginamy. Zaciągamy. Wyginamy, cyk. Blacha wygięta. Blaszki dogięte, powyginane. Teraz czas wyciąć tą zmieliznę tych mocowań. No i co? Będziemy spawać. Odcięte, odwiercone. To czas na spawanie. No i jedna strona zrobiona, wyspawana. I tak element siedzi na podłodze. Tak wyglądał kawałek poprzedni. Różnica jest, nie? Na dzisiaj koniec. Jak widzicie, cztery elementy zgnite, wycięte. Nowe powstawiane. Całkiem fajnie wyszło. Nie widać za bardzo spawów. Dzięki nauce od naprawdę fachowca. Blacharce, człowiek się czegoś nowego uczy, nawet zwykłe szlifowanie ma wpływ na wygląd elementów, więc na dzisiaj tyle. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, komentowania, ewentualnie jakieś uwagi, jeżeli uważacie, że coś jest nie tak, ewentualnie chyba, że na przykład jakieś rzeczy, które powinienem zmienić, ewentualnie jakieś wskazówki, mile chętnie widziane. Dzięki, pozdrawiam, cześć.